dniu 18 września 2018 roku rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Waldemar Moska i przedstawiciele Energii podpisali list intencyjny dotyczący współpracy. To ważny dzień dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, dlatego że uczelnia wymaga zdynamizowania działań związanych chociażby z oświetleniem, z energooszczędnym oświetleniem. Dotyczy to sporej części uczelni, myślę, że z tego tytułu będą w konsekwencji bardzo duże oszczędności, ale też liczymy na to, że energia wspomoże nas w naszych innowacyjnych działaniach związanych z elektromobilnością, mianowicie zamierzamy posadowić na terenie uczelni dwa przysłowiowe już słupki do ładowania samochodów elektrycznych. Myślimy, ale to z innego źródła, o tym, żeby powstała stacja ładowania rowerów elektrycznych wraz z punktem wypożyczania tych rowerów elektrycznych. No i zamierzamy podjąć działania zmierzające do stworzenia różnych urządzeń, w których energia elektryczna jest sprawą priorytetową. Chcemy te nasze działania połączyć z energią i dzisiejsze podpisanie umowy przychodzi nam zdecydowanie w sukurs w tym względzie.